Podczas tego wykładu dokonamy analizy dwóch dzieł pochodzących z odmiennych dziedzin sztuki: obrazu krakowskiego artysty Józefa Mehofera oraz wiersza Leopolda Staffa. Co łączy oba dzieła, dowiecie się w dalszej części tej lekcji. Na przykładzie obrazu krakowskiego malarza Józefa Mehofera nauczymy się sztuki opisu i interpretacji dzieła malarskiego. Przy opisywaniu obrazu musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, opis obrazu rozpoczynacie od przedstawienia głównych informacji o dziele i jego twórcy. W części wstępnej pracy zazwyczaj zamieszczacie zatem dane o autorze, tytule obrazu, dacie powstania, miejscu, w którym się znajduje oraz technice jego wykonania. Zanim przystąpicie do pisania na temat obrazu, musicie zatem sięgnąć po encyklopedię, słowniki, leksykony, a nawet podręcznik do plastyki i zebrać informacje techniczne związane z obrazem. Opis naszego obrazu możemy zacząć w następujący sposób. Autorem obrazu Dziwny Ogród jest Józef Mehofer, malarz, jeden z czołowych przedstawicieli młodej Polski. Dziwny Ogród to jego najsłynniejsze dzieło. Powstał w 1903 roku. Obraz ma wymiary 217 na 208 cm i wykonany został techniką olejną. Obecnie eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. W dalszej części opisu musicie dokonać analizy treściowej i formalnej obrazu oraz dokonać jego interpretacji. A zatem musicie podać tematykę obrazu, opisać poszczególne plany znajdujące się na obrazie, opisać jego tło, kolorystykę oraz technikę malarską, a także określić nastrój. Jak to wygląda w praktyce? Uwaga! Teraz powiemy troszeczkę o poszczególnych planach naszego obrazu. Na pierwszym planie obrazu znajduje się chłopiec o jasnych włosach z lokami spadającymi na czoło. Przypomina nieco amorka. W ręku trzyma gałązkę kwitnących malw. Krytycy w tej postaci widzieli syna artysty. Chłopiec jest znakiem niewinności i beztroski. Na drugim planie, tuż za chłopcem, stoi kobieta. Możemy przypuszczać, że to żona artysty, Jadwiga z Jankowskich. Kobieta stoi w cieniu wielkiego, rozłożystego drzewa. Ubrana jest w długą, szafirową suknię. Na głowie ma ogromny kapelusz tego samego koloru. Kobieta może być symbolem miłości i bezpieczeństwa. Pierwszą rzeczą, jaka przykuła wzrok na naszym obrazie, nie jest jednak ani chłopiec, ani kobieta pod drzewem. Większość z Was z pewnością zwróciła uwagę na wielką, nienaturalnych rozmiarów ważkę o złocistych skrzydłach, znajdującą się u góry naszego obrazu. Ważka została namalowana za pomocą innej techniki niż pozostała część obrazu. Z tego powodu sprawia wrażenie obcej, niepasującej do tego świata. Ważka wydaje się być naklejona na obraz. Wyraźnie zakłóca sielankowy nastrój obrazu. Wisi w powietrzu niczym nieokreślone jeszcze niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie jest ona zapowiedzią zła, przemijania i śmierci. W głębi obrazu widać jeszcze jedną postać kobiecą. Ubrana jest w strój chłopski, w białą suknię, czerwony kaftan i chustkę. Kobieta może być znakiem dość popularnej w czasach Mehofera ludomanii. Przyjrzyjmy się teraz otoczeniu naszych postaci. Zauważmy, że ogród pełen jest zieleni, bujnej zieleni. Gałęzie drzew uginają się od owoców, co jest symbolem dostatku i bogactwa. Jaka jest kolorystyka naszego obrazu? Na obrazie dominuje zieleń oraz czerwień w różnych odcieniach. Gra światła wprowadza pewną tajemniczość do naszego obrazu. Jaki jest nastrój obrazu? Obraz wywołuje pozytywne, radosne emocje. Wprowadza uczucie harmonii i ładu. Mamy wrażenie, że ludzie i natura współżyją tu w pełnej zgodzie. W dalszej części opisu naszego dzieła sztuki prezentujemy ocenę obrazu.
A zatem w ostatnim etapie opisu dzieła przedstawiamy swoje własne emocje, jakie wywiera na nas ten obraz. Przytaczamy również ocenę innych, jak również oceny krytyków sztuki. Podajemy również własną opinię na temat tego dzieła. Obraz Dziwny Ogród zainspirował Leopolda Staffa, który nawiązując do dzieła malarskiego napisał wiersz Ogród Przedziwny. Po pierwszej lekturze wiersza z pewnością wielu z Was zaczęło zastanawiać się, dlaczego wiersz nosi taki tytuł. Przedziwny przecież oznacza dziwaczny, osobliwy, zadziwiający, zdumiewający, w końcu tajemniczy i zagadkowy. Jednak ogród przedstawiony przez Leopolda Staffa nie posiada tych cech. Jest raczej zwyczajny, zwykły, normalny. Po ponownym przeczytaniu wiersza jesteśmy w stanie już wyodrębnić pewne obrazy poetyckie. W pierwszej strofie mamy przedstawionych mieszkańców tego ogrodu, a zatem kwiaty i dzieci. W strofie drugiej poeta opisuje krzew oliwny u wodotrysku. W kolejnej przywołuje obraz róż i ich pielęgnacji. W strofie czwartej mowa o śpiewie ptaków budzących co rano mieszkańców ogrodu. W piątej poeta przywołuje obraz uli i pszczół produkujących miód. W końcu szósta strofa mówi o pielęgnacji murawy i plewieniu chwastów. Przebywanie w przedziwnym ogrodzie sprawia przyjemność. Mieszkańcy mogą cieszyć się z zachodów słońca, wsłuchiwać się w kojący szum fontanny, słuchać śpiewu ptaków i sycić się słodkim miodem produkowanym przez pszczoły. Mieszkańcy ogrodu są pełni radości i tym szczęściem starają się obdarować każdego. Spędzają czas pracowicie jak pszczoły i starają się w prosty sposób przeżyć każdy dzień. Przyjrzyjmy się teraz osobie mówiącej w wierszu. Kim jest podmiot liryczny? Wydaje się w pierwszej strofie, że sprawa jest oczywista, ponieważ poeta pisze: w przedziwnym mieszkam ogrodzie. Mam zatem indywidualne ja. W dalszej części utworu jednak liczba pojedyncza zamienia się na liczbę mnogą, a zatem mamy, obwiązujemy, żywim, pielęgnujemy. Jednostka zostaje wyparta przez zbiorowość. Obecność podmiotu zbiorowego sugeruje zatem, że treści i postawy przedstawione w wierszu dotyczą wszystkich ludzi. Wiersz ma zatem charakter uniwersalny. Czego zatem symbolem jest przedziwny ogród? Ogród w tym wierszu może mieć wiele znaczeń. Może symbolizować na przykład cały świat. W tym kontekście Staw prezentuje nam świat prosty. Tak prosty, jak prosty powinien być człowiek. Poeta odwołuje się tutaj do postawy franciszkańskiej, która często jest obecna w jego utworach. Podkreśla, że dla człowieka najważniejsze znaczenie mają sprawy najprostsze, takie jak praca, radość, miłość, poczucie wspólnoty z innymi ludźmi oraz obcowanie z naturą. Natura bowiem uczy człowieka dobrego, rozumnego życia, dobroci i łagodności. Tematem obu dzieł artystycznych, omawianych podczas tego wykładu, czyli obrazu oraz wiersza, jest ogród. Oba dzieła są wizją krainy szczęścia i spokoju. Wydaje się, że z obrazu Mehofera i z wiersza Staffa wypływa podobne przesłanie. Aby być szczęśliwym, trzeba wrócić do natury. Ten powrót będzie jednoznaczny z osiągnięciem Edenu, czyli Arkadii, z których dawno nas wypędzono.